Dzień dobry, cześć. Kolejna maszynka, ale na początku biegnę z przeprosinami, bo myślałem, że ja skończę test tych maszynek ostatniego dnia w poniedziałek. Zrobię we wtorek podsumowania, w środę je roześlę, te maszynki, które dostałem do tych testów. A okazuje się, że zapomniałem jeszcze jednej maszynce, bo dzisiaj będzie maszynka Mulleroka. Czyli w sobotę, w poniedziałek będzie Black Len, no kurde, zapominam zawsze, ta Sabra taka na demowskie żyletki, a w środę będzie jeszcze przecież ten Feder SD2, który doszedł jako piąta maszynka, więc przepraszam najmocniej, w piątek do Was to odeślę, więc w poniedziałek pewnie będziecie mieli, wyślę to kurierem. Dobra, nie chcę przynudzać, to informacja bardziej dla kolegów, którzy mi pożyczyli te sprzęty do testów. Dzisiaj, proszę Państwa, Mulleroka. Założyłem do niej żyletkę, drugi raz będzie to żyletka użyta, to jest żyletka federowska, żółte piórko. Jest już przełożona do maszynki. Mydełko, które użyję, nie mam pojęcia, co to jest. Znalazłem kilka próbek, do których mi gdzieś opiski zniknęły, wytarły się, nie ma już i na takich woreczkach, i w takich plastikowych pojemniczkach, więc przełożyłem. Pachnie tak lekko, owocowo, nie wiem nawet, co to za mydełko. Po prostu chcę to wykorzystać, bo jak nie, to wyrzucę, a nie wiem, co to jest w ogóle. Wyrabiał będę mydełko pędzelkiem syntetykiem, to jest Mule Syntetyk. Moczę go w wodzie, momencik. Tylko tak razy o. Moczę w wodzie, wyciskam i próbujemy wyrabiać. Potem zmoczę twarz i będziemy nakładać. Więc mówię, nie wiem, co z tego będzie, co to za mydełko, ale tak pachnącego mydełka jeszcze nie miałem. Pachnie dosyć mocno. Ładny zapach. Ale co za mydełko, nie powiem. Po prostu ładujemy w ciemno. Jak się okaże, że mi zje twarz, to nawet nie będę miał na co ponarzekać. Jak się okaże, że jest świetne, to tym bardziej będzie do bani, bo nie będę wiedział, z jakim mydełkiem się mam rozglądać. W każdym razie wyrabia się to mydełko bardzo, bardzo łatwo i bez problemów. I naprawdę mocno, ładnie pachnie. Syntetykami bardzo łatwo się też wyrabia. Zresztą większość ludzi chyba już o tym wie, że syntetyki to są pędzelki. No dla mnie troszeczkę, ja wolę jednak naturalne pędzelki, które na twarzy są jednak znacznie twardsze, jakieś takie bardziej lepszy ten masaż twarzy robią. Dobra, kurde, pięknie, fajnie, naprawdę fajna ta piana wyszła. Płuczę twarz oczywiście. Zarost dwudniowy, tak jak za każdym razem. Już nakładamy to mydełko. No nakłada się, powiem szczerze, strasznie treściwe. Fajne, lubię takie mydła, choć nie wiem, co to jest, ale fajne jest. Ładnie pachnie. Powiem Wam, że troszkę ten pędzelek zamoczę, bo chyba troszeczkę za mało wody do niego dałem. Mogło być spokojnie więcej tej wody, ale fajne, fajne mydełko. Nawet nie wiem, komu podziękować za to mydło, więc sorka najmocniej. No ale co, nie o tym mowa. Mowa jest o Mulleroka. O maszynce, która bardzo mi się podoba, która wizualnie z tych maszynek Double Edge ostatnimi czasy wizualnie chyba mi najbardziej ona leży. Jakościowo w ogoleniu też byłem ją bardzo zadowolony. Lekko zmoczę, tak jak ja to zawsze robię, i lecimy z koksem. Na pokładzie żyletka Feder. Drugie użycie tej żyletki. Wypukiwanie bez zmian bardzo dobre.
Dobra, pierwsze przejście mamy za sobą. Nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Ale już coś będę mówił. Więcej. I już mówię coś więcej. Golenie, tak jak za pierwszym razem. Bardzo fajna maszynka. Bardzo dla mnie łagodna. Bardzo fajne, odczuwalne. Odczuwalne golenie. Gdzieś tu się widzę, chwyciłem leciutko. A dokładnie taką krostkę miałem. Ale myślę, że to nawet nie jest żadne mikroprzycięcie, tylko krostka, więc... Więc ona nam tutaj chyba. Golenie słyszalne. Fajnie, tak mówię, ona inaczej sobie śpiewa podczas golenia, tak, taki ma ten fajny ten dźwięk. Nie pamiętam już, jaką maszynką się guliłem, jaką żyletką się guliłem pierwszy raz tą maszynką. No nie pamiętam już, ale tą tutaj, tą Federowską, drugi raz użytą, też idzie bardzo fajnie, powiem. Bardzo czuję to golenie. Czuję, że ten zaros jest z twarzy zgalany, ale tak fajnie, naprawdę. No kurde, powiem, że naprawdę jest fajnie po goleniu, teraz po drugim przejściu. Bardzo fajnie. Puczamy twarz. I lecimy. Z trzecim nakładaniem. I powiem tak, bardzo fajne golenie. Ale kurde, tutaj z tej strony miałem kilka jakichś takich nygusów i je ściąłem szybciutko. Bo widzę, wydawało mi się, że to będzie takie lekkie, a to wcale nie. Gdzieś tam ta krew się nam przebija. Więc tak to wygląda. Ale lecimy z ostatnim, trzecim przejściem. Maszynkę bardzo fajnie się w rękach trzyma. Bardzo mi pasuje ta rączka, ta cała, to jej wyważenie całe. Bardzo mi ono odpowiada. Takie fajne jest to golenie. Ale dzisiaj mi się wydaje, że jest to takie bardziej agresywne. Nie pamiętam tej żyletki, z którą ostatnio się goliłem. Nie wiem, czy to nie była Astra, zielona Astra, która była użyta drugi raz. Nie jestem teraz pewny, ale jednak federowskie żyletki są tutaj, są jednak, to są agresywne żyletki. I ja nie przepadam za nimi, a już za pierwszym użyciem w ogóle. Ale przy tej żyletce ta maszynka już nie jest takim barankiem łagodności, jak ostatnio miałem golenie. Patrzcie, tu też sobie zrobiłem lekkie pyknięcie. Jednak żyletka bardzo duże ma znaczenie. Jednak żyletka ma bardzo duże znaczenie i na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić, że mi ta maszynka odpowiada
bardziej z łagodnymi żyletkami. I typu na przykład jak dla mnie taką łagodną jest Astra Zielona. Tak bardziej mi ta żyletka właśnie ze dwie poprawki, bo czuję to teraz na, wiecie co, czuję na szyi. Tak mi się wydaje, jakby mnie troszeczkę szyja tak tutaj gdzieś szczypała. Tak mi się wydaje. Jednak ja to masz, ja jednak żyletek, no nie przekonam się do tych federowskich żyletek, bo czuję szyję właśnie tutaj. Takie lekkie pieczenie mam teraz na szyi i mówię, i to jestem teraz 100% pewny, że to jest wina żyletki, bo ostatnio jak się goliłem tą maszynką, to był aniołek, a z tą żyletką to już nie jest taki aniołek. Już ją czuję, tą maszynkę po prostu. Dogolony jestem fajnie, nie mogę tu powiedzieć słowa złego, ale z agresywną żyletką, taką jak jest dla mnie Feder, no dogolony jestem super, ale z agresywną żyletką, taką jak jest Feder, no ja jestem do niej za cienki, jednak ona sobie ze mną radzi wtedy bardziej, no i ja się czuję teraz lekko pokonany. No mówię, tu sobie kurde coś chciałem, więc mówię, super, golenie naprawdę super, jestem ogolony bardzo fajnie, ale powiem wam, że nie, z tą żyletką, z federowską żyletką nie jestem w stanie się dogadać. Ja chyba z tą federowską żyletką to tylko się dogadałem z maszynką bewelowską, albo tam boska, już nie pamiętam, a tak to... I powiem tak, że no, czuję tu takie lekkie pieczenie. Mydło raczej nie, bo nigdzie nie czuję na twarzy, tylko w tym miejscu, a tu... Ale wiecie co? Tu sobie takie to zrobiłem. Jak znajdę swój kurde flakon Aun, to go użyję. O, znalazłem go. Bo tu wbrew pozorom wcale sobie tak mało nie chwyciłem. Użyję tego Aunu. Poprzykładam trochę. Bo tutaj... Czuję takie kurde, no widzę takie, nie jest to kropeczka, tylko co chwilę jak gdyby ta krew nam się stąd wydobywa. No, więc mówię, nie obeszło się, no patrzcie, tutaj też mam jakąś, a to już tak o tylko, dlatego, no, bo mam aun wyciągnięty. No i co, jestem po goleniu, już nałożę sobie wodę po goleniu, jestem po goleniu I powiem szczerze, golenie fajne. Jestem super dogolony. Ale dużo lepsze golenie miałem ostatnim razem, mówiąc dużo, bo faktycznie nie czułem tej maszynki na twarzy. Dzisiaj, jakbym zaczął od tej żyletki, nie wyobrażam sobie, jakby ona była pierwsza zużyta, to bym powiedział, że ta maszynka jest z tych już takich średnio agresywnych, nie łagodnych, tylko takich średnio przy tej żyletce. Więc moje odczucia się teraz zmieniły i to sporo w porównaniu do tego, co było ostatnio. Więc dla mnie ta maszynka Zastrom rewelacyjna. Z tą żyletką, z federowską, no powiem szczerze, już trzeba troszkę uważać. Z poprawianiem, bo ona jest skuteczna, więc też tutaj te poprawki nie są konieczne, ale dobra. To, co ostatnio używam, Nivea. Nakładam i co? I kończymy kolejne golenie. Jeszcze raz sorka, bo mówię, przedłuży się nam to golenie, bo zapomniałem w ogóle jeszcze o tym Federze, który doszedł nam z doskoku SD2, co poniekąd mnie cieszy, bo też jeszcze go chciałem sprawdzić, jak im będzie szło, bo to pierwsze golenie znowu nie byłem z niego usatysfakcjonowany. Dobra, nie o tym mowa. Jestem po goleniu, dogolony jestem bardzo dobrze, no w ogóle tu nawet nie ma dwóch zdań, dogolony jestem świetnie i moje zdanie takie może już nie zupełnie do końca podsumowujące, bo będę podsumowywał osobno w osobnym filmiku te wszystkie sprzęty, ale moim zdaniem bardzo fajna, skuteczna maszynka, na mnie ma bardzo wywarła pozytywne wrażenie, ale też jest wielka różnica dla mnie, w zależności jaką żyletkę włożę, to bardzo duża różnica, gdyż dzisiaj czułem tu lekkie pieczenie na szyi, więc i czułem tą żyletkę inaczej na twarzy, więc mówię,
Więc bardzo, bardzo zmieniają się parametry w odczuciu tej maszynki dla mnie przy zmianie żyletki. I to naprawdę dużo. Ja wiem, że są takie różnice i odczuwamy te różnice, ale tutaj dla mnie jest potężna różnica. Astra, a teraz ta. Jedna i druga mnie ogoliła. Astra mnie dogoliła bardzo dobrze i łagodnie. Ta zaś bardzo dobrze, ale agresywnie. Dobra, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was na brzytwa.org. Zapraszam na mój kanał. Następna maszynka, która jest przed nami, to jest ta Gemowska Blaglandowska. No widzicie, teraz już nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale to będzie przedostatnie golenie i potem wpada ostatnie ASD2, no i potem zaczynamy od nowa. Kolejne maszynki są, więc będziemy się od nowa bawić. Ja się będę bawił i będę się cieszył, że mogę czegoś nowego na sobie sprawdzić. Bardzo dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się miło w weekend i do następnego. Hej, cześć!